I wiem, że województwo podlaskie nieźle sobie radzi z pozyskiwaniem, odzyskiwaniem właściwie z Unii Europejskiej tych środków. Jestem ministrem pracy, więc funkcjonowanie przedsiębiorstw, zwłaszcza w kontekście zatrudniania pracowników, to jest rzecz, która bez względu na to, czy okoliczności są kryzysowe, czy nie, jest sprawą najważniejszą dla mnie, podstawową. Chociaż nasza gospodarka trzyma się nieźle, na tle zwłaszcza krajów europejskich i tych zarówno starej Unii Europejskiej, jak i tych mniejszych, takich jak Litwa, Łotwa czy Estonia, to jednak wszyscy czujemy, że powiew tego kryzysu, który przyszedł do nas z globalnych rynków finansowych, jest wyraźny. Jednocześnie uznaliśmy, że szybkie wykorzystanie środków unijnych, zwłaszcza środków inwestycyjnych, ale nie tylko, będzie taką protezą trochę dla naszej gospodarki, która będzie zastępowała ten być może słabnący popyt wewnętrzny. Dlatego takie ważne jest, aby wszystkie te instytucje, które zarządzają zarówno programami regionalnymi, czyli regionalnym programem, ale również innymi horyzontalnymi programami inwestycyjnymi, szybko i sprawnie obsługiwały wydatkowanie tych środków unijnych. Chcielibyśmy zagwarantować lepszy dostęp do kredytów i to zarówno na poziomie Banku Gospodarstwa Krajowego, jak i również ich instytucji finansowych. Naszych obecnych partnerów serdecznie witam. Dziękuję również i witam wszystkich członków kapituły, którzy dokonali sprawiedliwego wyboru tych najlepszych, tych, którzy są zarządzani. Listę 10 osób nominowanych do tego tytułu utworzyli dziennikarze zajmujący się gospodarką. Następnie lista ta poddana została ocenie internautów. 3 osoby, które dostały największą liczbę głosów było sporo, ponad 1100. Te 3 osoby będą laureatami tego rankingu. Prezesa firmy APS, kierowany przez prezesa Bogusława Łąckiego. Warto docenić. Zapraszamy serdecznie Pani Zarządzającą. Zapraszam oczywiście również do nas Pana Jana Mikołuszkę, prezesa firmy Uniwek S.A. i Pana Macieja Szulskiego, prezesa Pluma. Proszę Państwa, wśród osób nominowanych byli jeszcze Piotr Raskowski, związany z dwoma firmami, Boson i Imperium Holding, Dariusz Sapiński, prezes Mlekowity, był także Pan Zbigniew Kalinowski, prezes spółdzielni Piątnica i Wiktor Gryko, prezes firmy Barter. I uwaga, miał ogromną przyjemność ogłosić nazwiska laureatów tegorocznego rankingu. I tak, trzecie miejsce w naszym rankingu i tytuł Człowieka Sukcesu roku 2008 przypadły Adamowi Bydleckiemu firmy Adamko. Bardzo proszę, żeby szykował się do wejścia na naszą scenę Pan Dariusz Ciszewski, kapitalny. Proszę Państwa, pierwsze miejsce w rankingu i tytuł Człowieka Sukcesu 2008 z 40% głosów oddanych przez naszych internautów zajął Pan Henryk Owsiejew, prezes suwalskiej firmy Maloch. Gratulujemy wszystkim serdecznie, proszę Państwa, sami się wszystkiego miłego i miłego osiągnąć taki sukces. W rękach tych ludzi był właśnie sukces roku 2008.